witamy was w kolejnym odcinku naszego podcastu. To już jest 9 odcinek. Cóż, jak ten czas leci, to wiemy tylko my. Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny możemy dla was tutaj troszeczkę pogadać. A dzisiaj naszym gościem specjalnym, bo to jest kolejny odcinek z gościem, będzie Dominik. Cześć, dzień dobry państwu. Dominik tutaj wesprze nas wiedzą o druku, bo naszym tematem dzisiejszego podcastu jest projekt kontra druk, co powinieneś wiedzieć, zanim zlecisz swój projekt do druku. Więc Dominik tutaj wesprze nas wiedzą o drukowaniu, jak przygotować pliki do druku i przede wszystkim wprowadzi nas w świat druku wielkoformatowego, bo to jest tutaj jego specjalizacja. Więc na początek nasz standardowy punkt programu. Hubert, co u ciebie się działo fajnego w zeszłym tygodniu? U mnie jak zwykle sporo pracy, dużo zdjęć, też montuję jeden film, ale co najważniejsze, co się zadzieje w tym tygodniu, to jest to, że za nami są święta Wielkanocy, a to oznacza dla branży fotowideo kolejny sezon weselny. Ja otwieram ten sezon już w najbliższą sobotę. Jestem bodajże w Borku Strzelińskim. Chyba tak mi się wydaje, że to jest właśnie to wesele. Także bardzo się cieszę, że mogę tam być. Zresztą z naszym grupowiczem jesteśmy tam, bo film, z tego co pamiętam, kręci Paweł Maluśki. Także, pozdrawiam Paweł. Tak, możemy go pozdrowić, mamy nadzieję, że będzie słuchał. No i Paweł, mam nadzieję... Że się tutaj pojawisz, tutaj niedługo będziemy do ciebie pisać. Tak, mamy nadzieję, że się pojawisz, ale mamy też taką nadzieję, znaczy ja mam taką nadzieję, że się będziemy świetnie bawić podczas tej uroczystości ślubnej i weselnej. Tylko żeby ci się film nie skończył. Albo nie urwał. Albo nie urwał. Nie skończył, dobra. No to jest ten gość, co mi się film wiecznie nie kończy, bo... Dokładnie. Dobra, a powiedz mi, Hubert, tak już tak ten, a to jak branża weselna, tak się już tak mocno rozkwita, czy tak jeszcze to się wolno rozpędza po COVID-zie? To podejrzewam w zależności od regionu. Ja jestem z tego sezonu, jestem zadowolony. Poprzedni był trochę słabszy faktycznie niż ten przed-covidowy, ale ten sezon widać zaczyna obfitować w zlecenia, wręcz akurat tych terminów jest sporo już zarezerwowanych, także jeżeli chodzi o branżę weselną, nie? Także tutaj jestem bardzo zadowolony. Okej, świetnie. Dobra, no to już nie przedłużając, wracamy do naszego gościa specjalnego. Dominik Socha, więc powiedz nam, Dominiku, czym się zajmujesz, powiedz krótko o sobie, no i powiedz, co się działo u ciebie w zeszłym tygodniu. Dobra, to zacznijmy od tego, o czym się zajmuję, później co tam się działo w zeszłym tygodniu. Generalnie zajmuję się obecnie drukiem wielkoformatowym. Drukujemy na ploterze ekosolwentowym, właściwie na wielu podłożach z przeznaczeniem na oklejania, plakaty i tak dalej. Zacząłem od tego, że w firmie zostałem zatrudniony jako grafik i moje obowiązki były podzielone na tworzenie projektów i na druk właśnie wielkoformatowy. Z czasem stało się tak, że po prostu tego druku zaczęło być coraz więcej i nie mogłem już robić dwóch rzeczy naraz, nie? Bo wiadomo, że na stworzenie projektu potrzebna też trochę czasu, no i na druk jednak też potrzeba tego czasu trochę, nie? Więc z biegiem czasu zacząłem drukować tylko, ale w momencie, kiedy na przykład jest troszeczkę mniej tego druku, no to tak samo gdzieś tam wspomagam załogę i pomagam gdzieś tam właśnie w jakimś przygotowaniu czy w jakichś prostych projektach i tak dalej, nie? Ale głównie zacząłem od tego, że projektowałem, tak? I drukowałem. Z czasem zrobił się tylko druk. Więc tak, co w zeszłym tygodniu, co się działo? Zaczęła się wiosna, ja jestem zapalonym ogrodnikiem, więc już działeczka, jakieś tam powiedzmy małe remonty w mieszkanku i tak dalej, więc tutaj zacząłem sobie działać w wolnych chwilach z rodzinką, więc tak, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to był natłok bardzo dużo, duży pracy. Nie wiem, jakoś się chyba skumulowało w tym tygodniu wszystko, nie? Bo po prostu było bardzo dużo druku, bardzo dużo projektów, a jeszcze teraz mamy braki kadrowe, także musimy naprawdę na wysokich obrotach pracować. No i ten tydzień właśnie był taki bardzo intensywny.
To świetnie, no to bardzo, bardzo się cieszymy. A jeżeli chodzi o mnie, no to tak jak mówił, tak jak Dominik powiedział, wiosna nadchodzi, więc wyciągamy rowerki z piwnicy, reperujemy tam, córze się tam coś działo z tym, z łańcuchem, więc tam żeśmy podreperowali, także zaczyna się sezon rowerowy. A jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, no to dużo pracy, kupę plakatów do zrobienia, trochę stron internetowych do zrobienia, tak z firmy, jakieś logotypy, także działamy tutaj nieprzerwanie. No i też się szykuje gorący okres, bo będziemy w naszej agencji Two Colors szukali nowego grafika, więc jeżeli ktoś tutaj z naszych słuchaczy specjalizuje się w projektowaniu stron internetowych i tak dalej, no to zachęcamy do rekrutacji. Link pewnie do LinkedIna, do naszej rekrutacji zostawię w linku do... w komentarzu pod filmem. No i żeby nie przedłużać, żeby nie przynudzać naszymi sprawami, wrócimy do tematu, bo tutaj będzie dużo mięsiwa. Temat jest bardzo szeroki i dość skomplikowany, więc zaczniemy od rodzaju druków. Dominiku, jakie rodzaje druków, z jakimi rodzajami druków najczęściej się spotykasz? Najczęściej, czyli ten, który mamy w swojej pracy, czyli mamy druk ekosolwentowy, no i druk cyfrowy. Okay. To jest to, co robimy na miejscu. Oczywiście jeszcze rzeczy, które zlecamy, tak, czyli wydruki offsetowe, ale to jest powiedzmy te trzy rodzaje głównie, które, z którymi mam do czynienia i które wykonujemy, nie? Tak na bieżąco. Czyli ten ekosolwent, cyfra i offset, nie? To są te trzy. Okej, okay, bo ty, Hubert, też obsługujesz, nie? W Creative Studio wydruki. Tak, obsługuję, z tym, że ja też właśnie zlecam te wydruki dalej, także... Ale też spotykam się z tymi rodzajami druku, co Dominik. Okej, okay. Bo generalnie tak chciałem powiedzieć, że mamy rodzaje wydruków wielkoformatowych, tak? Czyli to są te wszystkie reklamy outdoorowe, wielkie billboardy i tak dalej. Mamy druk cyfrowy, który się robi coraz bardziej popularny ze względu na to, że nakłady z biegiem, czy widzę, taka się robi moda na to, że się jednak zmniejszają te nakłady, nie zwiększają. Nie wiem, czy to jest spowodowane może oszczędnościami i tak dalej, więc z tego, co wyczytałem, to trendy są takie, że się druk cyfrowy wypiera druk offsetowy. Jest tu właśnie druk offsetowy, czyli już to jest bardziej skierowany na większe nakłady, tak? Czy bardziej jakieś ulotki, coś takiego, jakieś książki i tak dalej. No i to są takie nasze główne dziedziny. Ale tutaj będziemy głównie, oczywiście pewnie podzielimy się wiedzą na temat druku cyfrowego, druku offsetowego, ale też tutaj Dominik nas wesprze wiedzą, jeżeli chodzi o druk wielkoformatowy. I teraz jakie wydruki wielkoformatowe najczęściej występują? Tak, jeżeli coś drukujesz, to najczęściej jakie to są wydruki wielkoformatowe? Znaczy pytasz o to, co drukujemy? W tak, sensie co drukujesz, ogólnie jeżeli chodzi o druki wielkoformatowe. Generalnie u nas w agencji, w Daymedii, drukujemy na foliach wszelkiego rodzaju, samoprzylepnych, są to naklejki, są to okleiny samochodów, są to projekty na witryny sklepowe i tak dalej, nie? Czyli wszystkie te na podłożach tych samoprzylepnych, nie? Czyli na foliach PCV, rzadziej na papierach, głównie jakieś plakaty, tego typu rzeczy drukujemy, nie? Także... Okej, okay, czyli na przykład tak powiedzmy, na przykład na foliach samoprzylepnych, to co lepiej na przykład wydrukować, nie? Jakie materiały najlepiej ci nadają na druk na folii? Znaczy tak, no generalnie wszystko zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać i jakie będzie tego przeznaczenie, tak? Do pewnego czasu proponowaliśmy klientom, jeżeli chodzi na przykład o wydruk jakiejś fotografii i tak dalej, bo też zgłaszają się do nas klienci, że chcieliby powiedzmy, no w cudzysłowie wywołać zdjęcie, tak? No, chodzi oczywiście o wydruk tego zdjęcia. To proponowaliśmy folię na przykład błyszczącą, która najbardziej jest zbliżona do wyglądem i fakturą do papieru fotograficznego. To można sobie później oczywiście włożyć do antyramy, czy gdzieś zawiesić w jakimś tam miejscu. Nie trzeba koniecznie tego przyklejać, tak? Ten podkład jest jakby związany z tą folią, no i tylko od nas zależy, czy będziemy go odklejać i czy będziemy gdzieś go sobie aplikować, tą folię, czy nie. Ale z czasem firmy dostarczające nam media jakby poszerzają swoją ofertę. No i teraz właściwie co kilka miesięcy
dostajemy nowy wzornik papierów, mediów do druku i naprawdę bardzo dużo się tego pojawia, nie? I są papiery fotograficzne, takie mocno błyszczące, dużo sztywniejsze, bo folia miała tą tendencję, że na przykład wisząc w antyramie, powiedzmy po pewnym czasie ten podkład pod wpływem, powiedzmy, wilgoci, tak? Sama folia też ma tendencję do kurczenia. Zaczął się falować brzydko, nie? I w tej antyramie było to widać, że ten wydruk, jest coś z nim nie tak, znaczy z samą folią, tak? Samą tą formatką. Natomiast zaczęły wchodzić już naprawdę takie dedykowane papiery właśnie, czy plakatowe, jakieś takie satynowe, różne gramatury, nie? Także ta gama jest już dużo większa i możemy jakby tą ofertę też poszerzać i jakby klientowi proponować też nowe, lepsze rozwiązania, nie? Niekoniecznie skupiając się na tym jednym, które gdzieś tam było utarte. A powiedz mi, czy te wydruki na tych foliach to nadają się tylko do takiej reklamy typowo zewnętrznej, na przykład gdzieś na zewnątrz, czy na przykład możemy jakieś materiały do domu też drukować, jakieś plakaty czy coś takiego? No właśnie, to zależy też. To zależy, tak, bo generalnie systemów i rodzajów druku mamy tam kilka, nie? Nawet do kilkunastu. Generalnie najpowszechniej spotykanym takim drukiem, jeżeli chodzi o druk wielkoformatowy, jest to druk solwentowy, tak? Czyli są to tusze na bazie rozpuszczalników, mniej lub bardziej agresywnych i w zależności też oczywiście od stężenia, nie? No i mamy druki te twardosolwentowe, czyli te najbardziej agresywne, mild solwentowe, czyli powiedzmy tam to stężenie jest niższe i okres trwałości tego wydruku jest około 2 lat, nie? Tego twardego solwentu to jest od 3 do 7 się podaje. Ale wy tego nie drukujecie, nie? Tego nie drukujemy, nie. Ten twardy solwent bardziej do jakichś banerów, coś takiego, tak? Banery, jakość też jest dużo niższa, jeżeli chodzi o na przykład drukowane tam rozdzielczości, powiedzmy. Więc tutaj to taki typowy wielki format, nie? Czyli jakieś siatki mesh, banery, coś, co będzie gdzieś tam, powiedzmy, wisiało i będzie się na to patrzyło ze sporej odległości. No ten mild solvent, czyli trwałość około 2 lat, tamto stężenie jest troszeczkę niższe tych rozpuszczalników, no i ten najbardziej ekologiczny, też co prawda zawierający rozpuszczalniki, co prawda trochę innego pochodzenia, bo naturalnego można powiedzieć, czyli ekosolwent. I takim właśnie drukujemy i on jest bezpieczny w procesie produkcji, czyli w procesie druku i jest bezpieczny do tego, żeby go gdzieś sobie można było powiesić w domu, nie? Czyli we wszystkich, powiedzmy, takich, no generalnie do wewnątrz, nie? Czyli jakichś placówkach, nie wiem, oświaty, nie wiem, przedszkolach, żłobkach i tak dalej, takie wydruki mogą sobie spokojnie wisieć, czy być naklejane. Używamy farb markowych, nie? Także z pełną certyfikacją, tutaj nie ma żadnego problemu. Są to bezpieczne farby. Żadnych zamienników chińskich nie kupujemy, bo tak też się czasami zdarza, nie? Ale to generuje problemy, bo i głowica, i generalnie sama eksploatacja później plotera może być dużo bardziej kosztowna. I tutaj jakby te wydruki solwentowe się kończą. Mamy później wydruki lateksowe, UV, żywiczne, nie? Te lateksowe, czyli na bazie wody, one generalnie, to one uchodzą za takie najbardziej ekologiczne i najbardziej ten, nie? Ale mówię, te ekosolwentowe, one są dużo trwalsze od tych, powiedzmy, lateksowych. Bo tam rozpuszczalnikiem jest woda, tak? Czyli woda parując, nie, to te wydruki dużo, dużo łatwiej, powiedzmy, uszkodzić niż na przykład wydruk solwentowy, bo on rozpuszcza folię, wnika sobie ten pigment i on już sobie tam jest, nie? Chociaż ten ekosolwent jest najmniej trwały, tak jest przynajmniej podane, ale nasze reklamy wiszą naprawdę długo. Jeżeli jeszcze zastosujemy jakiś laminat dodatkowo z filtrem UV, no to już w ogóle na pewno ponad 2 lata spokojnie taki wydruk będzie sobie mógł wisieć. No to świetnie, no to wiesz, to na folię. Bo na przykład my tutaj sobie do studia zrobiliśmy baner, no i to był drukowany już takim chyba tym bardziej twardszym chyba solwentem, mi się wydaje. No i jednak mimo wszystko, jeżeli ktoś się decyduje na taki baner do pomieszczenia, to jednak musi się wiązać z tym, że dzień, dwa troszeczkę będzie takim rozpuchem, będzie oddawał ten. Teraz już właściwie tego nie czuć, ale to przy pierwszym takim rozwinięciu tego baneru jednak było czuć taki rozpuszczalnik. Tak, więc... tak. Czuć było takim trochę chińskim marketem, musiałbym takim powiedzieć. Takim chińskim marketem. Więc ten. Ale teraz i ten. Nie, teraz już jest spoko. Jakby teraz już jest spoko. Nie przeszkadza nam to. No pewnie rozpuszczalnik wyparował i już jest. Tak, a jednak zdecydowaliśmy się na takie coś, bo mamy to zamontowane na takich żyłkach.
Tak jak się montuje banery, tutaj akurat specjalista od montażu banerów, Hubert. Coś potrafi. Bo wiadomo, możemy też na przykład wydrukować tapety i tutaj tapety możemy wydrukować u Dominika na przykład, tak? Na ploterze. Tak, generalnie tak, drukujemy tapety. Znaczy też do tej pory gdzieś tam używaliśmy jakichś tam powiedzmy papierów przeznaczonych do druku solwentowego z przeznaczeniem takim, że ktoś sobie to gdzieś tam na ścianę przyklei. Są to rzadkie zlecenia. Generalnie już nie pamiętam, kiedy ktoś zlecił druk jakiejś tapety albo pytał o wydruk tapety. Bo wydaje mi się, że to też nie jest takie dosyć popularne, bo ludzie myślą, że tylko tapetę można sobie kupić w takim sklepie z tapetami, a nikt nie wie, że można sobie samemu taką tapetę zaprojektować i wydrukować. Po prostu tylko trzeba wiedzieć na czym. No, generalnie u was to można byłoby to wydrukować na papierze, więc trzeba byłoby wtedy mieć osobę, która umie kleić tapetę papierową, tak? Bo teraz już są takie flizelinowe, to się inaczej klei, inna technologia klejenia tego jest, więc tutaj też warto o tym wiedzieć, nie? Że jest taka możliwość. Dokładnie. Są to tapety, generalnie też są w tych wzornikach, tak? I także jeżeli ktoś miałby ochotę na przykład zapoznać się z mediami, jakimi dysponujemy i na jakich możemy drukować, no to zapraszam. Te wzorniki są dostępne, właściwie one są świeże, bo teraz chyba w zeszłym miesiącu do nas przedstawiciel przyjechał, także też mamy że tak powiem, nowości, jeżeli chodzi o media, nie? Okay. Jeszcze do tej tapety drukujemy może zamiast tapet, bo mówię, to bardzo rzadko i też bardzo rzadko ktoś pyta o tapety. Oczywiście jest taka możliwość, natomiast drukujemy na takich dedykowanych foliach na ściany, które dużo, dużo łatwiej, bo one są samoprzylepne, tak? Dużo łatwiej się aplikuje, to są grube folie, już tam powiedzmy powyżej 100 mikronów sporo, więc one są sztywniejsze, dużo łatwiej można sobie samemu, tak? Gdzieś tam w domu taką tapetę, naklejkę zamocować. Nie? No i jest plus taki, że możemy wyciąć po obrysie, także każdy gdzieś tam kształt będzie osobno, na przykład ja wiem, jakiś motyw, nie wiem, kwiatka i lecące listki, czy drzewo i spadające liście, to wszystko jest odseparowane, oklejone specjalnym papierem i to można sobie w łatwy sposób... Jeszcze zanim przejdziemy do druku cyfrowego i offsetowego, gdzie będzie mógł się też Hubert wypowiedzieć, bo jak na razie tutaj dzielnie się przysłuchuje. Znaczy ja się też dużo uczę. Ja też tutaj właśnie ten, bo... Ja w sumie przy każdej wizycie u Dominika w drukarni to... Dowiaduję się czegoś nowego. Dowiaduję się czegoś nowego właśnie w technikalie. Tak, ale jeszcze tak, zanim przejdziemy właśnie do tych mniejszych formatów, to chciałem tylko powiedzieć, że wydruki wielkoformatowe to nie tylko druki na folii, ale także właśnie te banery. To są też tak zwane siatki mesh. Są też wydruki takie billboardowe. One są po prostu na papierach też drukowane, takie jak widzicie przy supermarketach, takie klejone z pasów. Też są takie wydruki wielkoformatowe. Ale jeszcze do ostatniej rzeczy, że jeszcze też wydrukujecie na płótnie. Tak, drukujemy na płótnie. Obecnie mamy dostępne płótno syntetyczne. Natomiast swego czasu mieliśmy płótno takie, powiedzmy, naturalne. Tak? Czyli z materiału już takiego przeznaczonego właśnie do produkcji tych płócien. I na tym drukowaliśmy. To syntetyczne jest tańsze w druku oczywiście, więc to też jakby jest bardziej, jeżeli chodzi cenowo, bardziej przyjazne dla klienta, nie? Także klienci też się częściej decydują właśnie na ten rodzaj wydruku, bo to płótno naciągnięte na jakąś ramę wygląda równie dobrze jak płótno takie naturalne, na którym też drukowaliśmy, nie? Ja się też z tym zgodzę, ponieważ na płótnie akurat to w mojej branży bardzo dużo rzeczy idzie, no bo tak naprawdę każde zdjęcie, które zrobimy, można na tym płótnie wydrukować. Dużo klientów się przekonuje do tego, że chciałoby mieć taki fotoobraz właśnie na płótnie. I też potwierdzę to, że te płótna, które są właśnie syntetyczne w 100%, one z daleka, powiedzmy z tego metra, z takiej odległości zazwyczaj oglądamy przynajmniej minimum metr, oglądamy to zdjęcie, wyglądają naprawdę jak naturalne płótno, także tutaj bym się nie przejmował też tym, że to jest syntetyk, nie? Tak, po prostu... jeszcze dodam, że jeżeli chodzi właśnie o cenę, to jest właściwie dwa razy tańsze, to syntetyczne od tego naturalnego, jak nie lepiej, od tego naturalnego. No w naszym przypadku, w naszej drukarni, no to tak mniej więcej połowa ceny tego, co było płótno naturalne. Okej, okay. I tak
tak jeszcze na ostatnim, bo to zdjęcie mi się właśnie przypomniało, to co było takim też częstym, często się to zdarzało, kwestia folii do oklejenia samochodów, bo wy też tak. drukujecie folię na oklejenie samochodów i zazwyczaj jest tak, że klienci często nie wiedzą, jaka jest różnica między taką zwykłą folią, a folią taką typową do oklejania samochodu. Jakbyś mógł coś to o tym powiedzieć, to... Oczywiście. Jeżeli chodzi o folię, tak, no to wyróżniamy trzy rodzaje głównie, których używamy, czyli folie monomerowe, folie polimerowe i folie wylewane. I teraz w zależności od tego, gdzie ma być taki nadruk wyklejony, przyklejony, od tego, jaka ma być trwałość i od podłoża głównie, czy jest więcej zagięć, mniej przetłoczeń i tak dalej, to od tego wszystkiego jakby dobieramy rodzaj mediów, na których będziemy drukować, ale oczywiście też nie ukrywam, że tutaj budżet klienta odgrywa największą rolę, nie? Akurat tutaj u siebie w firmie w tej medii mamy Bogusia, serdecznie pozdrawiam. Tak, Bogusia. Tak, który jest po prostu specem od wyklejania i właściwie każdą folią oklei wszystko, nie? Także tutaj to nie stanowi przeszkody, bo wiadomo, folie monomerowe generalnie naklejamy na płaskie powierzchnie, nie? Bez żadnych przetłoczeń. Ona ma ten efekt pamięci, tak? Czyli ona po pewnym czasie, pomimo tego, że my ją wtłoczymy w jakieś miejsce albo rozgrzejemy gdzieś delikatnie i będziemy ją na siłę wciskać, no to ona po pewnym czasie przez ten efekt właśnie pamięci i tą właściwość kurczenia, tak? No bo folie się kurczą, monomerowe najbardziej, wylewane najmniej. Ona po prostu będzie wracać i odchodzić w tych zagięciach, w którą ją wepchaliśmy. Natomiast później mamy folie polimerowe. On z przeznaczeniem tak, ten współczynnik kurczenia jest mniejszy, więc też jakby trwałość i ten efekt pamięci jest mniejszy. Natomiast to też nie jest do takich pełnych jakichś zaobleń, przetłoczeń i tak dalej, nie? No taką typowo, jeżeli oklejamy samochód i gdzieś tam powiedzmy na zderzaki, na drzwi, czy na przykład jak mamy busa, wnęki w tym busie tam, gdzie jest, powiedzmy tam, gdzie się szyby montuje, nie? No to jak nie ma szyby, jest blacha i ona zazwyczaj jest tak delikatnie wypchnięta do środka, no to nie, najlepiej to zrobić właśnie albo na folii polimerowej, albo na folii wylewanej, nie? Tylko że tutaj koszty druku są dużo wyższe, niż w przypadku folii monomerowych, nie? Folia monomerowa drukujemy, jeżeli ktoś chce, jeżeli to ma być, powiedzmy, jakiś kawałek, jakiś prostokąt, załóżmy, naklejony na drzwi, nie ma problemu, możemy to wydrukować, przykleić, to się będzie trzymać relatywnie długo, więc od tego zależy głównie, nie? Okej. Okay. No więc można, tak podsumowując, te druki na foliach i wydruki wielkoformatowe mają bardzo wiele zastosowań i możliwości, które tutaj akurat Dominik ma, drukując w Daymedii. Tak naprawdę możemy wydrukować obrazy na ścianę do domu, możemy wydrukować reklamę na zewnątrz, także to jest szerokie spektrum, więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to po prostu podejść do Daymedii i Dominik wszystko powie. Więc przechodzimy do takich już rzeczy, takich, znaczy już do mniejszych formatów, druk cyfrowy, druk offsetowy. Z tego co wiem, Hubert, ty tam w swojej agencji reklamowej robicie dużo takich właśnie, drukujecie ulotek, wizytówek, takich rzeczy. I teraz drukujecie duże nakłady, małe nakłady, jak to tam u was wygląda? To w zależności oczywiście od klienta, ale raczej bym powiedział, że większość klientów obecnie wybiera mniejsze nakłady, woli sobie dodrukowywać, szczególnie, że też zauważyłem, że ceny tak naprawdę niewiele się różnią pomiędzy tam tymi mniejszymi nakładami, tam powiedzmy do 1000 sztuk, a tymi większymi gdzieś 10-20 tysięcy. One naprawdę nie robią już takiego szoku, nie ma już jak kiedyś, że tak naprawdę lepiej było wydrukować 5 tysięcy nawet niż 1000, nie? Więc tak teraz jak wyceniam rzeczy, widzę też, bo oczywiście to zlecamy dalej, to też widzę właśnie, że te ceny są bardzo, bardzo podobne do siebie już i tak naprawdę nie ma większej różnicy i dlatego też klienci decydują się na mniejsze nakłady, ale częściej niż jeden duży nakład, który później im leży i tak naprawdę nie wiedzą, co z tym zrobić, nie? To też moim zdaniem bardzo dobrze wpływa na ekologię, bo
nadrukujemy ulotek, które wydaje nam się, że rozniesiemy te 10 tysięcy, załóżmy, a one później leżą i tak naprawdę z nimi się nic a nic nie, no, nie da zrobić, no bo tak, ani tego wyrzucić, no bo szkoda papieru, spalać też nie za bardzo można, bo to jednak szkodzi też środowisku i później no tak naprawdę marnujemy tylko i pieniądze, i marnujemy papier, i jeszcze szkodzimy środowisku, także wydaje mi się, że to jest dobra tendencja, która się zaczyna dziać, jeżeli chodzi o druk. Bo kiedy trzeba rozróżnić druk cyfrowy, a druk offsetowy. Druk cyfrowy, wtedy kiedy potrzebujemy mniejsze nakłady, jest bardziej opłacalny. Jeżeli chodzi o druk offsetowy, to kiedy potrzebujemy po prostu, nie wiem, w setkach tysięcy jakichś rzeczy, że w setkach tysięcy. Oczywiście niekiedy ulotki, nie wiem, 5 tysięcy, 20 tysięcy, to już się bardziej opłaca na offsecie robić, ale na offsecie głównie drukujemy wszelkiego rodzaju ulotki, od formatów A6 do formatów A4, wszelkiego rodzaju katalogi, teczki, wizytówki, co tam jeszcze jest, papier firmowy, nie, papier firmowy to już jest cyfra, chyba mi się wydaje, czy nie, czy dalej to jest druk offsetowy. Ja nie wiem, czy to nie zależy po prostu od nakładu też. No bo papier firmowy chyba offset, jak mi się wydaje, że to jest chyba. Bo tak właśnie zastanawiam. Oczywiście moje machanie rękoma. To chyba każdy się już przyzwyczaił. Że musi czasami być jakiś tam ten. Masz, jeżeli chodzi o ulotki i tak dalej, to masz papier kredowy, nie? A papier filmowy zazwyczaj się drukuje na takim papierze. Ale druk offsetowy, nie musisz drukować koniecznie na papierach uszlachetnianych, nie? To jest jakby, powiedzmy, no możesz, ale nie trzeba, nie? Tak mi się wydaje, także takie duże nakłady, no trzeba byłoby to sprawdzić. No, to trzeba byłoby się sprawdzić, bo tak mówię, zazwyczaj, wiesz, no, to chyba się wrzuca, nie wiem, to trzeba faktycznie trzeba sprawdzić, do tego akurat nie przygotowałem, ale też papier filmowy, wszelkiego rodzaju właśnie katalogi, broszury i tak dalej, więc to jest ten druk cyfrowy, to właśnie kiedy wchodzi w grę, potrzebujesz coś na szybko, w mniejszych nakładach, więc to jest takie rozgałęzienie i generalnie, tak jak patrzyłem na takie statystyki, to generalnie druk cyfrowy i, znaczy generalnie offsetowy w branży reklamowej przewyższa, tam jest około 69% rynku, potem mamy ponad 30% mamy już kwestie cyfrowe, a już te większe, jak sitodruk, flexodruk, jakieś tam różne inne rzeczy, to już tam są parę mniejszych procentów, nie? Bo jeszcze też to o rodzaju druków jeszcze później powiemy. Jeszcze tutaj chciałbym, warto wspomnieć właśnie, jeżeli chodzi o offset i o ten, to kwestia personalizacji. No tak. Czyli jeżeli mamy projekty personalizowane, to, no to tutaj zdecydowanie cyfrowy druk. Cyfrowa, nie? Tak. No tutaj. Dobra, no to jeżeli już mamy omówione mniej więcej te, tak jak mówię, no mieliśmy tutaj gościa, więc wielkoformatowy druk żeśmy bardzo omówili tutaj mocno. Druk cyfrowy, offsetowy, to wiadomo, to są takie materiały do drukowania głównie w reklamie, więc też o tym już żeśmy powiedzieli, bo w sumie dla takiego klienta końcowego druk offsetowy, druk cyfrowy, to wiadomo, no to jest jakaś wiedza, bo to jeżeli chodzi o budżet, ale tutaj chcemy się skupić na innych rzeczach właśnie, bardziej takich przyziemnych, o których wam w drukarni nie powiedzą, na przykład jak przygotować materiał do druku, więc do tego dojdziemy zaraz, ale jeszcze tak mam, bo wiem, że akurat jeżeli chodzi o druk, zazwyczaj bardzo często są nieporozumienia z klientami, to na przykład jeżeli chodzi o druk wielkoformatowy, masz jakieś fajne historie, które można opowiedzieć o kliencie, że nie wiem, pomylił formaty albo... Tych historii jest mnóstwo z racji tego, że właśnie ludzie no nie mają tej wiedzy, tak? Znaczy nie wymagamy tego, no bo wiadomo, że ludzie gdzieś tam zlecają i chcą dostać to czego oczekują, tak? A to jak to będzie zrobione, no to jest jakby już inna kwestia, nie? To należy do nas. Natomiast tak, no ale głównym takim, taką historią, która się bardzo często, no powtarza się, to kwestia kolorów, jeżeli chodzi o wydruki. Czyli dostaje klient wydruk, tak, i patrzy na niego
i stwierdza, że no, to nie jest to, co miał na telefonie. Dokładnie. Czy na swoim monitorze. To, znaczy na moim monitorze wyglądało to zupełnie dokładnie. Inaczej. I teraz właśnie Dominik fajnie tutaj płynnie przeszedł do kolejnego punktu. Ale czekajcie, dziękuję. Bo ja mam fajną historię związaną z drukiem. Dobra. I Dominik jest też z nią związany. Dawaj. Oczywiście moja firma, nie wiadomo. Każdy gdzieś zaczynał i do mnie na wszystkim się musimy od razu znać. No ale mój zespół to przebił sam siebie, bo... No to już... Aż jestem ciekawy, bo na razie nie kojarzę tej historii, ale... Słuchajcie, robiliśmy dla klienta... Klient potrzebował z metalu zrobić taką koronę, to było gdzieś tam do jakiegoś kościoła, gdzieś na krzyż i tak dalej. I on chciał najpierw wzornik jakiś, żebyśmy to ładnie, żeby on mógł sobie to dookoła zrobić. No to ja wpadłem na pomysł, mówię, dobra, to wydrukujemy sobie to na folii, nakleimy na karton, damy klientowi, klient sobie będzie mógł przymierzyć to i tak dalej, nie? Wydruk miał mieć metr wysoki i chyba 3 metry długości, nie? Pamiętam tą koronę. No i Dominik pamięta już tą koronę. No i ja mówię do mojego zespołu, nie wiem kto wtedy, chyba Justyna przygotowała pliki do druku, mniejsza o to. Ale była właśnie historia, że ja mówię, Justyna, przygotuj, słuchaj, ma być metr na 3 powiedzmy, wyślij to tam do Dominika, to on nam wydrukuje i ja sobie już to przykleję, będzie wszystko git. Dobra, dobra, nie? No i wysłałem i Dominik do mnie dzwoni. Siema, ale to na cyfrze się dodrukować? Ja mówię, wiesz co, Dominik, nie no, na plotterze. Nie? Ja tak... I tak coś mi... Jakaś tam, kurczę, ta mała gwiazdka gdzieś mi tam weszła. Ale mówię, no nie, no może, kurczę, wiesz, nie pomyślał, nie zobaczył rozmiarów, czy... Mówię, nie, no, okej. No to przyjdź tam za 15 minut. No i wpadam do Daymedia i mówię, no, masz tą koronę, ten wdrukowaną? No mam. I daje mi, słuchajcie, taki świstek. Ja mówię, ty... Ale stary, to miało mieć metr na 3. Nie? A Dominik mówi, nie, no takie dostałem. Ja mówię, no nie wierzę, sprawdzamy faktycznie. To było 10 centymetrów wysokie na 30 długie. Po prostu ktoś mnie pozjadał, zera. Po prostu zera pozjadali. No i po prostu no, taka beka. Ale zdarza się. Do dzisiaj jest... u mnie na tablicy wisi ten wydruk z podpisem właśnie, że to jest według nas metr na 3. Ale, tak, ale tutaj to z tym to będzie masa historii, to akurat do rozdzielczości to jeszcze przejdziemy, to mamy w dalszym punkcie, ale teraz to, o czym mówił Dominik, że bardzo często klienci mają problem z tym, że z różnicą kolorów, bo trzeba mocno rozróżnić kolory drukowane, generalnie w obszarze druku jest używane, stosowane jest rozbawienie kolorystyczne cmyk, więc w takich paletach się drukuje, a wszystko, co związane z digitalem, tak, z komputerem, social media, w ogóle wszystko to, co oglądasz na komputerze, to jest RGB. I tutaj jest szalenie wielka różnica, jeżeli chodzi o rozbawienie kolorystyczne. I bardzo często jest tak, że ktoś, kto nie zna się, na przykład, nie wiem, przygotuje coś w RGB, i gdzie te kolory są mega nasycone, super, róże są fajne, fiolety takie eleganckie i tak dalej, a potem przychodzi co do czego, wydrukuje i nagle... Ten fiolet jest taki przytłumiony, niebieski w ogóle nie jest niebieski. Limonkowy jest, tak, nawet tak, nie tak. Wiem właściwie więc, jaki. Nie? Więc to jest bardzo ważna różnica i teraz z czego to wynika? Bo cmyk jest złączony z 4 kolorów bazowych. Yellow, magenta, cyan i K, tak? 100% K, tak? I te 4 kolory... Jakby mieszając się w druku, nie dają takiego nasycenia jak RGB, który red, green i blue, łącząc te kolory, robi to dużo szersze spektrum, nie? Więc tutaj, jeżeli chodzi o cmyki RGB, to są możecie konkretnie, jak to wszystko wygląda, jak te parametry składowe, możecie sobie wygooglować. Ale jeżeli chodzi o to, to bardzo ważne jest to, że jeżeli coś szykujemy do internetu, to robimy to w RGB. Jeżeli coś szykujemy do druku, to jest to cmyk. I teraz pewnie Dominik pewnie przytoczy dużo takich historii, że bardzo często klienci właśnie mieli problem z tym, tak? Znaczy bardzo często. No zdarzały się takie historie. Generalnie poszukiwanie koloru tego, który będzie satysfakcjonował klienta, to jest proces bardzo długi. Wiem, że mamy ograniczony czas, więc też nie będę tutaj przeciągał specjalnie. Natomiast tak, to...
jaki klient do nas przynosi projekt, to jakiego koloru się spodziewa, a to jaki kolor wyjdzie na ploterze, to jest zależne od 10 tysięcy różnych rzeczy. Dosłownie, bo począwszy od wyeksportowania pliku, czyli od właśnie, czy RGB, czy cmyk, bo nasz ploter co prawda dysponuje paletą cmyk. Natomiast pliki wyeksportowane RGB również drukuje. Wiadomo, że te kolory odbiegają troszeczkę od tego. Natomiast wszystkie takie kolory rażące, czyli jakieś takie właśnie limonkowe, jaskrawe i tak dalej, to zauważyliśmy, że dużo lepiej wychodzą właśnie, gdy są wyeksportowane w RGB, a nie w cmyku. Także tutaj na pewno. Dalej. Sam ploter, samo urządzenie ma ileś naście czy ileś dziesiąt nawet różnych trybów. Sam RIP Center, przez który jakby przechodzi plik do druku, również ma kilkadziesiąt różnych ustawień w zależności od rodzaju farby, w zależności od rodzaju podłoża, po prostu czy jakieś uszlachetnienie, czy jaka folia, czy matowa, czy błyszcząca, czy głowica jest podniesiona, opuszczona, no po prostu tych składowych, gdybyśmy to wszystko zmiksowali, to będzie dobre kilkadziesiąt tysięcy różnych opcji, jak finalnie kolor może wyglądać, nie? Dlatego jeżeli klientowi bardzo zależy na tym, że kolor ma wyglądać tak, a nie inaczej, to najlepiej jest po prostu jakąś próbkę koloru danego wydrukować. Klient wtedy do nas przychodzi i patrzy sobie, tak, na ten wydruk, nie? Wiadomo, że w pomieszczeniu wygląda inaczej, na świetle dziennym wygląda inaczej, nie? Także tutaj tych składowych jest bardzo dużo, zmiennych jest bardzo dużo. Właśnie czy folia błyszcząca, czy matowa, to też ma wpływ. Bo ten rozpuszczalnik inaczej się tam rozkłada. Więc jeżeli klientowi zależy na konkretnym kolorze i ma wyglądać tak, jak on sobie to właśnie wymyślił, to nie ma innej możliwości niż po prostu wydrukowania próbki i zobaczenia tego na żywo, nie? W różnych światłach. Tak. Czyli w sztucznym, naturalnym i tak dalej, nie? Także no właśnie, z tym cmykiem i RGB to tak... Także dojście do tego takiego konkretnego koloru, tego naszego wymarzonego jest procesem dosyć długim, bo rozpoczynającym się od projektanta, który generalnie, nie wiem, szykując, nie wiem, jakiś branding, tak? Jeżeli szykuje wam kolor dla waszej firmy, no to jeżeli go przygotuje wam na przykład w RGB do komunikacji w internecie, to fajnie by było, gdyby od razu dopasował ten kolor odpowiedni, tak żeby pasował w cmyku, no i potem w różnych innych, już właściwie jest RGB cmyk, no i Pantone jeszcze jest takim popularnym tutaj systemem kolorów używanym w druku, tak? Tylko tam mamy już kolory takie konkretne numerowane. Jeżeli chcemy konkretny kolor, to po prostu dobieramy numerek i też właśnie projektant musi ten. Teraz potem taki, jeżeli mamy ten kolor, właśnie idziemy do drukarni. W drukarni też są różne profile kolorystyczne, tak? Tak, więc ten profil kolorystyczny też może to zmienić. Potem też jest profil druku na maszynie konkretnej w drukarni. Bywało czasami tak, nawet Dominik, pamiętasz, zamawialiśmy coś w offsecie i na przykład szykowaliśmy ten sam kolor, użyliśmy na przykład w wizytówkach i w katalogach i drukowało się w jednym momencie, a drukowane były na innych maszynach i nagle się okazywało, że inny odcień przyszedł, nie? Była chyba też taka sytuacja z plakatami jakimiś, tak, że, no. Czy tam jakiś chodziło jakiś dodruk czy coś i dodruk tak. Był zrobiony na cyfrze, a ten główny nakład był zrobiony na offsecie, nie? To były zupełnie dwa różne kolory. Z tego samego pliku, dokładnie, nie? Tylko, że różne maszyny. No to u nas było bardzo podobnie z ulotkami i wizytówkami, więc mamy delikatnie różne kolory, ale kolor ten sam, więc trochę żeśmy się zdziwili, no ale mimo wszystko... Dlatego jest coś takiego jak właśnie proof, który sobie właśnie, chciałem powiedzieć, że jeżeli chcemy uniknąć właśnie niespodzianek, jeżeli chodzi o kolor, to warto w tym na przykład, jeżeli naprawdę nam zależy na konkretnym kolorze, nie wiem, po prostu stosujemy go w komunikacji, on musi być po prostu wyjątkowy ten kolor, to zawsze możemy się zgłosić do drukarni, i poprosić o taki proof, czyli wtedy raz, że drukarnia ma obowiązek wydrukować nam taki proof, tak, na tej maszynie i jeżeli potem nam ten proof pasuje, to oni zapisują profil, w jakim on był kolor drukowany i zapisują to na przyszłość, więc potem, jeżeli wracamy do tej drukarni, podajemy konkretny, tam mówimy, na jakim to proofie było drukowane i wtedy drukarnia wie i trzyma się tego profilu, więc wtedy mamy pewność, że tam ta ciągłość tego koloru jest powtarzalna. No, tak? Ja chciałbym tutaj wtrącić, że no my też coś takiego stosujemy. Mhm. Mamy klientów, którzy cyklicznie u nas drukują jakieś projekty i
tam też była kwestia taka, że te kolory są istotne, tak? Więc jeżeli wydrukowaliśmy jeden komplet, to chodziło konkretnie o lodówki, takie zamrażarki w sklepach, które stoją, wydrukowaliśmy, firma, która to projektowała, to dosyć duża firma, zaakceptowała ten wygląd, ten kolor tego wydruku. Mamy już to zapisane, tak? Także wszystko na przyszłość, co drukujemy, każde nowe zlecenie, czy nawet projekt się zmienia, nie? Mhm. Załóżmy, no teraz troszeczkę się projekt zmienił, generalnie tu zostało to samo, ale dalej w tym trybie cały czas pracujemy i operujemy i cały czas jest ta powtarzalność, tak? Nie musimy się martwić, że nie wiem, może teraz troszeczkę ciemniej, troszkę jaśniej, nie? Po prostu jest zapisane i wiemy, że to jest zaakceptowane i to na pewno będzie dobre. Czyli generalnie ten, a Hubert, jak często masz takie zdarzenia, że na przykład, nie wiem, coś klient ci wysłał? Bo zazwyczaj to się tak dzieje, na przykład jeżeli dostajecie plik zewnętrzny, nie? Do jakiegoś innego grafika. Bo zazwyczaj, jeżeli wy nad tym pracujecie, to macie od początku ten proces jakby w ryzach, tak? Tak samo jak ja, jeżeli ja przygotowuję plik, to zazwyczaj jestem pewien tego koloru, który gdzieś tam finalnie wyjdzie, nie? Aczkolwiek to też jest taka bardzo fajna kwestia. U mnie to wygląda inaczej. Czyli na przykład jeżeli klienci oglądają na różnych, nie wiem, monitorach, na telefonach i tak dalej. No, najczęściej jest na smartfonach właśnie, tak, nie? Tak. I jest, załóżmy, wydruk zrobiony. I pan czy pani pokazuje mi telefon, proszę zobaczyć, to nie jest ten kolor, nie? No to jedyne, na co mam ochotę, to po prostu się uśmiechnąć grzecznie, no i no bo generalnie tłumaczę, nie? Tak jak teraz tutaj państwu i wam, nie? Tłumaczę, no to no muszę powiedzieć, z czego to wynika, nie? Że to nie jest jakby nasz błąd, nie? No bo można powiedzieć, że i on ma dobry kolor, i my mamy dobry tak, kolor, tak, nie? Oczywiście. Punkt siedzenia to zależy od... Tam było... Punkt widzenia zależy od siedzenia. Tak, dokładnie. No dobrze, jesteśmy w te łamigłówki. pytałeś, bo żeście się rozgadali, pytałeś, jak to u nas wygląda i czy często się takie rzeczy zdarzają. Ja już się nauczyłem po dobrych kilku latach pracy właśnie w temacie projektowania, druku, żeby zawsze sprawdzać, co nam klient wysyła. Chyba że coś jest naprawdę na szybko i nie wiem, że nie mam takiej możliwości, to wtedy klientowi piszę, że nie biorę odpowiedzialności, bo nie mam jak tego sprawdzić, nie? Bo czasami klient coś przesyła, jestem w terenie i muszę tylko wysłać dalej, no to wiadomo, z telefonu jestem w stanie tak naprawdę złożyć takie zamówienie, i wtedy piszę klientowi, że nie mam jak tego sprawdzić, ale zazwyczaj ja sprawdzam przed tym, nim wyślę gdzieś dalej, sprawdzam jeszcze raz cały plik, jak on wygląda, czy faktycznie jest dobrze przygotowany, czy kolory się zgadzają, czy profile, i wtedy dopiero można wysyłać dalej, no bo dokładnie. Wiadomo, co klient to tak naprawdę inna historia, tak, można powiedzieć. Inne oczekiwania. Gdzieś tam raz w roku oczywiście się zdarzy, że coś pójdzie nie tak, nie? Dokładnie, więc jeżeli na przykład zamawiacie u kogoś brandbooka i projektant napisze wprost, znaczy czarno na białym, tak, że jakieś rozbarwienie kolorystyczne jest do cmyka takie, a do RGB takie, to jeżeli zlecacie coś do druku, to trzeba tego pilnować, żeby wysyłać odpowiednie pliki w cmyku takie do druku, a do internetu w RGB. To jest bardzo ważna, to jest podstawowa kwestia i tak naprawdę drukarnia może to tylko zweryfikować na podstawie tego, że wydrukuje taką próbkę i klient po prostu to fizycznie zobaczy na tym materiału drukowanym i inaczej nie można tego zweryfikować, bo tak jak tutaj mówiliśmy, na ekranach to wygląda zupełnie inaczej. Bardzo często właśnie klienci też, tak jak tutaj Dominik powiedział, widzą to na ekranach, więc a ekrany są też różne, są OLEDowe, są zwykłe, nie mają takiego scenę kolorystycznego, więc naprawdę tutaj jest wiele składowych. I też są automaty, nie? Oczywiście, tak jak to sytuacja sprzed tygodnia, gdzie tworzyliśmy, klient przyszedł do mnie z takim samym MacBookiem, jaki mam ja. I wysyłałem mu próbki po prostu na bieżąco, on sobie siedział, też analizował, a ja tu w międzyczasie robiłem projekt i on mówi, ale ty, bo u mnie to tak wygląda w ten sposób, a ty zrobiłeś mi tak, że tam kolory były inne. No i okazało się, że klient ma włączony tryb True Tone, którego ja nie mam, bo
on przekłamuje, on jakby dopasowuje kolory do wyświetlanego, do wyświetlania na ekranie, a ja przy zdjęciach, jakbym korzystał z tego trutą, to później przy wydruku tych zdjęć, nie, to wyszłoby totalnie co innego, więc zdecydowanie, no tutaj są takie rzeczy, które trzeba zwracać klientom uwagę, myślę, że trzeba cały czas o tym mówić, żeby sobie sprawdzili na różnych urządzeniach, spróbowali wydrukować u siebie na drukarce, wydrukowali u kogoś i wtedy można dopiero dopasowywać te, powiedzmy, te kolory, które im się podobają, no bo inaczej się chyba nie da. No i właśnie, no i mówię, to jest bardzo często jest tak, że na przykład nie ma się jakiś grafik, zaprojektuje coś w RGB i od początku po prostu tak to projektuje, tak pokazuje, tam są kolorki piękne, nasycone, ładne, śliczne, rażące, a potem w wydruku to wychodzi matowe i nagle klient ma pretensje, czemu tak to wyszło. Tak to wyszło, bo się inaczej nie da, więc tutaj musimy o tym wiedzieć i też, no jeżeli grafik po prostu od początku jakby wciska wam RGB i jakby nie informuje was o tym, że w cymyku to może być inaczej, to znaczy, że to nie jest grafik, on się na tym nie zna. Dlatego ja zawsze proponuję, żeby projektować to jakby dla wszystkich, którzy nas oglądają, żeby projektować najpierw w cymyku, a później te kolory ewentualnie zamieniać na RGB, nie? Bo z racji tego, że cymyk ma trochę bardziej ograniczoną tą paletę, no to musimy jakby dopasować. My nie wydrukujemy w cymyku kolorów neonowych. To jest niemożliwe do zrobienia, znaczy tak myślę, że nie jest możliwe do zrobienia na ploterach. Dlatego też jak drukujemy w tym cymyku, no to wtedy lepiej przygotować materiały też, zamieniając kolory z cymyk na RGB do internetu, żeby one się wyświetlały dość podobnie, nie? Dokładnie, więc tutaj też odnośnie anegdot mamy przygotowane, a teraz też przechodzimy do takiego bardzo istotnego elementu, którego też wielu klientów nie wie. Co to są spady? Jakie są różnice między rozdzielczością 300 dpi a 72 dpi? Bo tak jak pani mówi, znalazłem obrazek na Google i chciałabym go wydrukować 10x5 i czemu on jest rozmazany? Formatów plików do druku, też bardzo często jest to pomijane. I fonty na krzywy, o co w ogóle chodzi? Więc tutaj jest też taka najczęściej spotykana, na pewno się zgodzicie ze mną, więc może najpierw porozmawiamy o rozdzielczości. Dominik, powiedz nam w wydrukach wielkoformatowych. Albo czekaj, to może inaczej, na samym początku powiem, co to jest DPI. DPI, co to jest rozdzielczość? Dots per inch, nie? Czyli punkty na cal. Tak, dokładnie. Jest są jeszcze punkty na centymetr, ale to tego się jakby no nie używa, tak, jeżeli dokładnie. Chodzi o wydruk. Chociaż czasami dostajemy pliki, które są horrendalnie wielkie, ciężkie i nie sposób tego otworzyć. Później się okazuje, że tam są 300 tych pikseli na centymetr. W Photoshopie jest taka opcja. Takie dostajecie. Hubert zauważył, że właśnie to są pliki z Photoshopa. Tak. Dokładnie. Najczęściej. No, tylko mnie. Więc tak, no i jeżeli chodzi o właśnie tak jak DPI, tak właśnie tam to jest skupisko tych pikseli na cal, więc w wydrukach takich wielkoformatowych, czyli na przykład coś takiego jak to, nie trzeba robić 300 DPI, nawet nie kiedy się zdarzało, że dostawaliśmy billboardy w 600 DPI. Tak się zdarzało. Bo grafik musi, bo to tak, musi być żyleta, a to nawet być, masz na tego nie będzie żyleta, bo technologia druku na to nie pozwala. Dokładnie. Także te 600 dpi nie będzie nadrukowane na pewno, nie? Dokładnie. I właśnie teraz powiedz w wydrukach wielkoformatowych, jakie dpi zazwyczaj zalecamy? Więc tak, w naszej firmie, w naszej drukarni, jeżeli komuś zależy na jakości, no to 300 dpi. 300 dpi to jest standard, którym drukujemy. Oczywiście im jest, zależy jakie przeznaczenie, prawda? Jeżeli jest plik duży domyślnie, a ma być gdzieś nałożony albo naklejony, czy powieszony na jakiejś wielkiej powierzchni, no to zjeżdżamy z tej rozdzielczości, dlatego że i tak odbiór tego wydruku będzie następował, powiedzmy, z jakiejś tam odległości, tak? Nie ma konieczności patrzenia na ten wydruk tam z odległości, powiedzmy, nie wiem, 20, 30, 40 centymetrów, nie? Bo wtedy ta rozdzielczość robi różnicę, nie? Dlatego jeżeli chodzi o jakieś, powiedzmy, nie wiem, siatka mesh na jakiś budynek zasłaniający, powiedzmy, elewację gdzieś tam w Głuchołazach, w tym parku zdrojowym. Niedawno widziałem taką jakby wizualizację tego remontowanego budynku, nie? To tam spokojnie, nawet jakby ktoś zrobił 70 dpi, czy w zupełności wystarczy. Można nawet by było pewnie i mniej, nie? Co prawda jak podejdziesz, to faktycznie tam jest ten, nie? Ale odbiór nie następuje tego z odległości, wiesz, tam 20 centymetrów, czy nie? Więc generalnie, jeżeli chodzi o druk, to
wielkoformatowe to 150 dpi to jest max i z tego co wiem na przykład do roll-upów to zazwyczaj filmy wymagają 150 dpi, bo to jest taki przejściowy format, bo jak mówię, drukujemy wielkie billboardy, które gdzieś tam raz, że oglądamy, nie wiem, w odległości 10-15 metrów, 72 dpi w zupełności wystarczy, chyba że chcemy po prostu zrobić sobie to w skali, żeby na przykład zaoszczędzić na rozdzielczości, na rozmiarze pliku, to możemy na przykład wtedy zrobić, nie wiem, jeżeli chcemy 10 na przykład 20 na 10, to może zrobić 2 na metr i w 300 dpi, albo te 10 na 20 w 72 dpi, to będzie to bardzo podobny efekt. A jeżeli chodzi o druki takie offsetowe i cyfrowe, czyli jakieś wizytówki, ulotki, no to 300 dpi to jest minimum. No i teraz jeżeli chodzi o zdjęcia, bo też bardzo często się właśnie pojawia coś takiego, że tak właśnie przychodzi pani z obrazkiem z Google'a, takim malutkim, 1000 na 200 pikseli i chciałabym z tego wydrukować wielki metr, obraz. Tam rodziny. Metr na I potem my mówimy, że to będzie tak, nie tak, no i Dominik, powiedz nam, jak to tam wygląda wtedy. Znaczy tak, no uświadomienie klienta to jest podstawa, nie? Dlaczego nie można? Dlaczego ja pani tego nie zrobię, nie? No właśnie dlatego, znaczy nie, przepraszam, oczywiście mogę to zrobić, tak. Mogę to wydrukować, tylko że od razu uprzedzam, że będzie pani mocno rozczarowana, nie? Że to nie będzie to, na co pani liczy. No ale przecież ja tutaj widzę, że to jest wyraźne, tak? Tylko że pani to albo pokazuje mi na monitorze komputera, albo na ekranie smartfona. Więc pobrany obrazek z internetu w rozdzielczości 72 dpi, na przykład w rozmiarze domyślnym, tam załóżmy, nie wiem, 4 na 2 centymetry, kiedy byśmy chcieli powiększyć tam załóżmy do metra szerokości, no to tych dpi nam się robi parę, nie? Albo dokładnie. Paręnaście. Więc no z tego względu nie można, nie? Można, tylko efekt będzie tragiczny. Nie? No i nawet jeżeli ktoś nawet ogarnia tak, nawet podstawowo Photoshopa, to przygotujcie sobie plik, nie wiem, 10 cm na 20 i przygotujcie sobie go w 300 dpi i w 72. Zobaczycie, jaka jest różnica w rozdzielczości. Jaka jest tam wtedy, mówię, ta szczegółowość jest dużo mniej zachowana. A jeżeli chodzi o przygotowanie takich materiałów stricte do internetu, 72 dpi w zupełności wystarcza, bo mówię, nie mamy... Ekrany komputerów i komórek w zupełności wystarczają, chyba że po prostu mamy retinę w Macu, więc wtedy jest problem. No ale wiecie, w social mediach, jak tworzymy posty, to 72 dpi do 100 dpi maksymalnie, bo tak czy siak później Facebook czy Instagram będzie nam ten obraz kompresował i on im on więcej będzie musiał robić to z automatu, tym gorszy efekt uzyskamy, więc lepiej samemu ten obraz skompresować, jakby zapisać go w mniejszej rozdzielczości, dlatego żeby po prostu mniej musiał robić to za nas system, bo wtedy my mamy nad tym kontrolę, a nie jakby sztuczna inteligencja, czy tam jakiś kod i w ogóle, nie? Dokładnie. Także jeżeli grafiku, jeżeli to oglądasz, do druku 300 dpi, do internetu 72 dpi, a że jesteś klientem, to sprawdź, czy twój grafik przygotował materiały do druku w 300 dpi, a do internetu w 72 dpi. Albo czy dobry obrazek pobrałeś z internetu. Tak. Jeżeli jesteś klientem, to sprawdź, czy twój grafik oglądał ten podcast. Tak, dokładnie. Okej, teraz kolejny taki fajny temat, spady. Hubert. Coś ten, wiesz, na temat spadów? A cóż ja mogę wiedzieć? No. Nie, no to oczywiście jakby mi potrzebne są podstawowe informacje. Ja zawsze jak czegoś nie wiem, to dopytuję właśnie kogoś, kto się lepiej zna, czyli na przykład Dominika. Ale zresztą teraz w każdej chyba drukarni, w której drukuję, zawsze jest specyfikacja, jak przygotować projekt do druku. I z tego zawsze korzystam, bo są wydruki, gdzie potrzebny jest ten spad zachowany, ale... powiedzmy... 3,5 cm, a czasami jest 3 mm, nie? Że akurat jeżeli chodzi o druk wielkoformatowy, czy banery, roll-upy i tak dalej, to tych spadów raczej nie wymagamy, nie? Tam rozmiar net to po prostu, czyli taki, jaki chcemy uzyskać, bo to wszystko jest, załóżmy, docinane gdzieś tam na ostro, bez żadnych gilotyn, nie potrzebujemy żadnego marginesu, bo takiego bezpiecznego, tak? I zazwyczaj są to pojedyncze sztuki, nie? No zależy też, jaki druk, no bo na przykład tam robimy, na przykład, nie wiem, drukuję jakiś na przykład na auto, no to wtedy warto mieć jakiś tam zapas. Tak, ale to już nie jako spad, który będziemy w procesie gdzieś tam szykowania odcinać, tylko to już jest jakby nadlew, który sobie już osoba, tak, która wykleja. Która wykleja. Tak, ale to już nawet nie musi być jakoś tam, że tak powiem, to już jest do indywidualnego ustalenia, nie jest to jakaś stała wartość. Tak, ale spad to jest
to jest obszar projektu, który zostanie odcięty w etapie produkcji, tak? Żeby to jest taki bezpieczny obszar, w którym mamy pewność, że jeżeli maszyna drukująca nam to wydrukuje i potem maszyna tnąca nam to tnie, to że po prostu nie dostawi nam białych pasków na krawędziach, tak? Ja bym to sprecyzował, że to nie jest obszar, który zostanie obcięty, tylko może zostać obcięty, bo to jest zdecydowana różnica. Jeżeli obszar, który zostanie odcięty, jeżeli ktoś to totalnie oleje, to zostanie właśnie z białymi paskami i mi się to na początku mojej kariery zdarzyło, że przychodzą wizytówki i ja specjalnie dzwonię później tam do opiekuna klienta i mówię, że no tu reklamacja, bo krzywo są wydrukowane. On sprawdzi, mówi, no tak, no ale jak pan bez spadów drukuje, to nie ma co się dziwić, więc reklamacja nie została uznana, więc to jest obszar, który może zostać ucięty, czyli tam nie dajemy żadnych fontów. Tak, nie dajemy tekstów, które muszą być, dajemy ewentualnie rozciągnięte grafiki, które potrzebne są właśnie do tego, albo tło, które mamy na tej wizytówce materiału. Bo mamy spady zewnętrzne, tak każda drukarnia daje specyfikację, mamy spady zewnętrzne i mamy spady wewnętrzne, czyli spady zewnętrzne to jest to, co takie tło, które sobie nadkładamy do projektu, żeby właśnie można było je odciąć, żebyśmy nie mieli białych pasków, a spady wewnętrzne to jest ten bezpieczny margines, w którym te wszystkie najważniejsze rzeczy, na przykład nie wiem, właśnie treści, obrazki jakieś, które ten, mamy pewność, że tego maszyna nam nie utnie, tak, że to jest w tym projekcie. I tak jak pracowaliśmy kupę raz z Dominikiem, bardzo się często zdarzało, że pomimo tego, że ma czarno na białym grafik, pokazaną makietę w PDF-ie z instrukcją, po prostu co masz odcięte, i tak przynosili nam, i to rozumiałbym klient, ale przynosi to nam graficy, wysyłali nam na maila materiały źle przygotowane. Więc te spady to też jest bardzo ważna rzecz, akurat tutaj to jakby tu Dominik za to nie odpowiada, to już odpowiadają graficy inni w firmie, którzy przygotowują właśnie stricte materiały pod druk cyfrowy i offsetowy. Ale też o tym mówimy, bo to jest jakby nierozłączna część druku, tak, bo tu jeżeli mówimy o projektach, zlecaniem go do druku, to bardzo ważne jest o tym, żeby właśnie te takie parametry, te spadowe zachować i bardzo często też się spotkacie z takim terminem rozmiar netto brutto, czyli rozmiar netto projektu to jest ten, który zostaje finalnie, potem dostajemy do ręki, a brutto to jest z tymi wszystkimi spadami, które zostaną odcięte na etapie produkcji. Teraz jeszcze fonty na krzywe. No to powinno być chyba dla wszystkich grafików, wszystkich ludzi z branży logicznej. Nie, też nie jest. Ja wiem, że też nie, dlatego dajcie mi skończyć, bo mówię, że powinno być. To, że nie jest, to inna sprawa. No, temat rozchodzi się o to, że po prostu, jeżeli grafik wysyła, załóżmy do mnie, do druku, czy do Dominika, wysyła jakiś projekt, w którym ma jakieś czcionki, tak, czyli fonty po angielsku, no to jakby my nie jesteśmy tutaj jakby taką Wikipedią fontową, że mamy te wszystkie fonty wgrane, nie? Żeby one się nam nie rozjechały. Nie rozwaliły nam się. Żeby nam się nie rozwaliły, to te fonty trzeba zamienić na... trzeba je scalić i zamienić na krzywe. Wtedy dzięki temu mamy pewność, że to, co my żeśmy napisali w danym projekcie, zostanie wdrukowane. Czyli robimy tak grafikę drukowane. Wektorową z tych fontów tak. I wtedy już, jeżeli chodzi dokładnie, o druk, to o co chodzi z tymi krzywymi? Krzywe to po prostu jest nic innego jak kształty wektorowe, tak? Czyli jeżeli mamy font, bo może być też tak, dostajemy plik od klienta. No i tak jak, nie wiem, projektant projektował sobie daną ulotkę, dany projekt, nawet cokolwiek i osadzi w tym projekcie fonty, to tak, drukarnia nie ma obowiązku mieć tych samych fontów w swojej bazie. Dwa, na przykład ten font może mieć na przykład wykupioną licencję, więc też drukarnia takiego fontu nie ma. Więc żeby mieć pewność tego, że nagle w projekcie, nie wiem, wysyłamy projekt i drukarnia ten plik, projekt sobie otworzy, a tam nagle w projekcie się pojawia zupełnie inny font, bo po prostu program go podmienił, bo nie ma tego fizycznego, docelowego, który zaprojektował projektant. I nagle w druku wychodzi inny font i klient, co to się stało? No to też jakby wina jest projektanta, że wysyłając pliki do druku, nie zamienił ich na krzywe, czyli na te obrazy wektorowe, które już jakby nie mają możliwości się zmienić, tak? Już wtedy to jest jako część grafiki, więc ona się nie wysypie. I to też jest bardzo często spotykane i myślę, że Hubert w drukach, jeżeli dostaje pliki do druku jakieś pewne wizytówek, to pewnie się czymś ten często spotyka i również Dominik, jeżeli chodzi o wydruki wielkoformatowe, na pewno jakieś billboardy, plansze architektoniczne. Tak. Także to jest pewnie notorycznie. Się zdarzało. Tak, znaczy jeżeli chodzi o druk wielkoformatowy, to powiedzmy był biedy, bo tam generalnie, jeżeli dostajemy pliki, załóżmy w JPEG-u,
czy w TIFF-ie i wrzucamy sobie bezpośrednio, czy nawet w PDF-ie i te czcionki nie są zamienione na krzywe, to program, przez który drukujemy, znaczy wysyłamy jakby zadanie do plotera, to sobie z tym radzi, tam nie ma żadnego problemu. Problem pojawia się, jeżeli gdzieś tam ten projekt chcemy na przykład przygotować już bezpośrednio, na przykład jeżeli chodzi o wizytówkę, ulotkę, załóżmy dostajemy projekt nieprzygotowany, oczywiście w ofercie mamy coś takiego, że przygotowujemy plik do druku, natomiast tak jak powiedziałeś, nie mamy obowiązku mieć wszystkich czcionek i nie mamy po prostu wszystkich fontów i otwieramy sobie ten projekt, żeby go po prostu edytować, czyli nadać spady, sprawdzić, czy te bezpieczne marginesy są zachowane i tak dalej, no to po otwarciu po prostu wyświetla się komunikat, że taka czcionka po prostu nie jest wgrana i zastępujemy ją jakąś inną, znaczy w sensie program chce ją zastąpić jakąś inną, powiedzmy zbliżoną. No i to tutaj głównie problem leży. Nawet wewnętrznie u nas w firmie, nie na każdym komputerze mamy te same czcionki. Jeżeli na przykład ja przygotowuję jakiś projekt, I chciałbym wydrukować i wyciąć dodatkowo po obrysie, bo to jest jeszcze też wycinamy jakby po obrysie, plotujemy, to akurat ploter jest podłączony do komputera koleżanki, ona musi nałożyć takie specjalne markery na ten wydruk, które będą wydrukowane i później ploter sobie będzie to sczytywał, no i też muszę zamienić to na krzywe, nie? Dlatego zawsze warto mieć te dwa pliki. Jeden ten roboczy, który jest otwierany tylko u mnie, ja sobie mogę ewentualnie edytować, żeby też nie zamienić sobie na krzywe, bo później już tego nie edytujemy, nie? Będziemy musieli po prostu przepisywać, jeżeli tam będą krzywe, nie? Więc tak podsumowując, jeżeli chodzi o przygotowanie materiałów do druku, musimy zadbać o rozdzielczość, czyli jeżeli są pliki drukowane do cyfra lub offset 300 dpi, to już musimy pierwszy punkt sprawdzić, czy to jest. Zgadzacie się ze mną? Tak jest. Dokładnie. Potem musimy zobaczyć, czy są kolory cmyku. Zgadzacie się? Zgadzacie się. Czy są spady? Tak, też. Tak. Czy odpowiednią wielkość ten projekt jest powiększony? No i oczywiście, czy są te fonty na krzywe? Też bardzo często na pewno... Może być też tak, że na przykład drukarnia, też bardzo często wysyłaliśmy takie na przykład zapytanie do klienta, bo klient na przykład nam nie wysłał logo, żeby nawet chociażby potrzebuje logo wydrukować swoje i wysłał nam mapę bitową, czyli obrazek, zdjęcie. I często się na przykład pojawia takie pytanie na przykład, a czy wyśle pan nam logo w krzywych do klienta? Takie często zapytanie jest, a klient mówi, a co to takiego? I to też jest to, ale to już rozmawialiśmy w kwestii logo, że jakie pliki mamy dostarczyć klientowi. Projektant, który szykuje wam logo, musi wam dostarczyć logo tak zwanych krzywych, czyli to są formaty wektorowe, czyli jakiś Adobe Illustrator, EPS, PDF, takie formaty. Bo mapy... CDR. CDR, tak, SVG. W Corelu. SVG, tak. SVG jest głównie stosowane do internetu, ale to jest bardzo ważne. Ale my znamy tych skrótów, co? No. Och. Tak. A właśnie, no i SVG to jest plik wektorowy do internetu, czyli to używamy najczęściej w stronach internetowych i właśnie fajnie sobie SVG wrzucić, to jest taka ciekawostka, dygresja odnośnie druku. SVG fajnie sobie wrzucić na stronę internetową, bo na przykład jeżeli mam taką retinę, jeżeli wrzucimy sobie w mapę bitową, to na przykład to logo może nam się takie mega ten, a jeżeli sobie wrzucimy jako wektor, taki ten SVG, to nawet nam się to logo skaluje, bo pliki wektorowe tak naprawdę możemy skalować do dowolnej rozdzielczości i one nam się po prostu nie wysypią. I zawsze będzie żyleta. Zawsze będzie żyleta. Możemy to wydrukować nawet na Pałac Kultury i będzie igła. Dokładnie. A mapa bitowa niestety jest uzależniona tą rozdzielczością. Mieliście jakieś fajne sytuacje, jeżeli klient właśnie wam tam, nie wiem, coś zwrócił uwagę, że nie wiem, coś się posypało, spady albo coś takiego? Nie miałem, ale miałem fajną sytuację a propos właśnie projektowania logotypu, to możemy jakby dopowiedzieć, bo to też chodzi właśnie o te krzywe. Mianowicie jeden z naszych klientów zamówił sobie u nas logotyp, żebyśmy mu wykonali, tylko on też potrzebował wycinać to później w metalu, nie? Czyli potrzebował tam jakby ten plik, który jest zrobiony w AutoCadzie. No i całe logo zaprojektowaliśmy najpierw w AutoCadzie. Tam wiadomo, rysuje się w krzywych. Później zamieniliśmy to na plik do tam chyba Corel Draw wtedy i dopiero później wysłaliśmy klientowi jakby wszystko. Więc tak totalnie odwrotny proces, bo w teorii jakby z plików w Corel Draw można zrobić sobie plik, który tam jest, nie wiem, nie pamiętam teraz rozszerzenia, ale chodzi o ten AutoCADowski program, nie? Mamy takie umiejętności, mamy takie znajomości, że jesteśmy w stanie takie rzeczy robić.
Także jeżeli chodzi o druk, tak ta, już takiego podsumowania, i tu myślę, że zgodzi się ze mną z Dominik i pewnie też coś dopowie i Hubert. Wiadomo, że ty jako klient nie masz wiedzy specjalistycznej i tak naprawdę nie masz pewności, czy ten twój plik, który dostarczasz do druku, jest dobrze przygotowany. Kwestia jakiegoś tam zdjęcia, tak? Jeżeli osoba z ulicy przychodzi, chce sobie wydrukować plakat, no to wtedy wiadomo, już tutaj radą służy Dominik, tak? Tak, to tak jest, pewnie, oczywiście, to, że jak tak, wszystko. Tak, że jak coś, to ale jeżeli nie chodzi nie o takie problemu. Właśnie te wszystkie parametry druku, no to, to jednak to trzeba albo uzgodnić z grafikiem. I jeżeli grafik mówi, nie ma takiej wiedzy, to znaczy to nie jest grafik, bo musi się na tym znać, jeżeli wam przygotowuje takie materiały. No dwa, te zawsze możecie poprosić po prostu drukarnię o to, żeby... Często drukarnie mają swój taki wewnętrzny dział graficzny, który sprawdza takie pliki i może wam po prostu wtedy za dodatkową opłatą taki cały plik sprawdzić, czy ma wszystkie spady i tak dalej, nie? Też część drukarni, która ma te systemy internetowe, gdzie zamawiamy, wrzucamy pliki jakby bez wysyłania na maila, tylko bezpośrednio ze strony internetowej, mają też taki automat, który już nam na początku sprawdza ten plik. I co ostatnio zauważyłem, na przykład wgrał się plik, nie ten, który potrzebowałem, w sensie no, miałem dwa podobne zapisane i wgrał się plik, który tam, oczywiście zawsze tam wychodzi coś w tych automatach, bo to, nie wiem, coś mi tam nie pasuje jeszcze. Chyba raz mi się udało przygotować plik, gdzie była na zielono okejka, ale tam się nic z tym nie dzieje, tylko później jak sprawdzili, bo tam jeszcze okazało się, że to człowiek później sprawdza, to wtedy nie wydrukowali, tylko wycofali mi to i zgłosili error, nie? Że tam jest problem na przykład z tym i z tym. Ja mówię, kurczę, faktycznie, poszedł nie ten plik, bo czasami się zdarza, że jak mamy kilka wersji, klient tam zgłasza nam poprawki, to mamy tak, wersja final V3, 1, 2, 3 i tak dalej. już mamy dość, nie? Bez nazwy więc, jeden. No poszła akurat wersja, która była nieaktualna i to na przykład bardzo ciekawy temat jest z tym związany, że nie wydrukowali mi tej niepoprawnej wersji, tylko cofnęli. Fajnie. No dokładnie. Więc to jest to i to już mówiłem o rozdzielczości, już mówiłem o spadach, o formatach do pliku. No i tak jak mówię, no i też nie ma co się, bo też bardzo często mieliśmy taką sytuację, że klient właśnie przychodził zły, bo na przykład coś nie wyszło w druku i tak dalej. Tego mówię. Pewne rzeczy wymagają czasu i warto je po prostu za chwilę się zatrzymać, nawet nie wiem, jeżeli naprawdę zależy na kolorze konkretnie, jak żeśmy wcześniej rozmawiali, zamówcie sobie próg kolorystyczny, wydrukujcie sobie coś nawet na próbę, jakąś próbkę, na materiale, na którym chcecie to drukować, weźcie nawet sobie to, bo tak naprawdę nawet już zobaczmy sobie, że nawet taki kolor wydrukowany na przykład tutaj, byśmy sobie zobaczyli w oświetleniu na przykład żółtym, też będzie miał inny odcień. Wyjdziemy sobie na ulicę, też będzie miał inny odcień, więc to też jest ważne, żeby sobie takie coś posprawdzać. I też to tak z doświadczenia fotograficznego, patrząc ze względu na porę dnia, która się znajduje, inaczej widzimy kolory, bo rano jesteśmy wypoczęci, nasze oczy nie są zmęczone i inaczej widzimy kolory, tak, niż jak na przykład po południu czy wieczorem. I zdarzało mi się tak, że jak zdjęcia obrabiałem w różne pory dnia, okazuje się, że te zdjęcia nagle wyglądają różnie. Mi się wydawało, że są takie same. I dopiero później na całości było widać, że faktycznie na przykład balans bieli zmieniał się wraz z porą dla mnie, nie? Więc no, trzeba też na to uważać. I też dla klientów no, warto sobie popatrzeć w różnym świetle, i w sztucznym, i w naturalnym, i w żółtym, i w niebieskim, ale też o różnych porach dnia, żebyśmy wtedy wiedzieli, jak to tak naprawdę wygląda. No i ewentualnie już tak na sam koniec, Dominiku, jakie na przykład byś miał, nie wiem, uwagi na przykład, albo prośby do klientów właśnie, na przykład, którzy przynoszą ci jakieś pliki, co na przykład, co może sprawić, że na przykład, nie wiem, to się ta współpraca będzie łatwiejsza, lżejsza, nie wiem... Wydruk pójdzie gładko pójdzie. Znaczy tak, generalnie z tymi klientami, z którymi współpracujemy cyklicznie, to generalnie temat już jest dopięty i dostaję takie pliki, jakich bym oczekiwał, nie? Wiadomo, że ciężko wymagać od klientów, którzy wstąpią do drukarni i zapytać się, a ile by kosztowało na przykład zdjęcie wydrukowane, nie? No bo to wiadomo, to też oczywiście pomagamy, jeżeli ktoś ma jakieś fotografie, chce je wydrukować, czy jakieś zdjęcie, no to nie wymagamy tego, żeby to był plik stricte przygotowany do druku. To już sobie ogarniamy sami. Nie zabiera to jakoś specjalnie dużo czasu.
A ten, jeżeli chodzi właśnie o zmianę kolorów i tak dalej, nie? Czy właśnie tego rozmiaru pliku i tak dalej, nie? Więc ten. Jedyny jaki apel bym miał, to żeby właśnie klienci często zastanowili się, ile ten proces druku trwa. Bo wbrew pozorom nie jest to szybki i łatwy proces, nie? Może się wydawać, że to tak jak z komputera przyciskamy drukuj i nam z drukarki, jeżeli mamy papier włożony, no to za chwilkę ten wydruk wychodzi, nie? Ten proces druku na pluterze jest dużo bardziej złożony, dużo bardziej czasochłonny, tam jest dużo rzeczy, które trzeba przypilnować, czyli choćby nawet od wymiany mediów, nie? To jest duża rolka metr 30, 50 metrów nawoju, ona waży tam też kilkanaście kilo, więc trzeba ją zamienić, trzeba zobaczyć, żeby głowica była czysta, żeby nie było żadnego brudzenia i tak dalej, nie? Także po prostu takiej bardziej bym oczekiwał wyrozumiałości, że pewnych rzeczy nie można zrobić po prostu szybciej i że trzeba czasami uzbroić się w cierpliwość, nie? Bo często słyszałem, że no ja myślałem, że to pan mi tutaj tak szybko wydrukuje, nie? No nie da się. Choćbym bardzo chciał naprawdę i bardzo często chcę pomóc i zrobić coś szybko, ale po prostu pewnych procesów się nie przeskoczy. Tak, na przykład kwestia schnięcia atramentu na danym materiale, tak? Oczywiście, tak. Na błysku schnie dłużej, tak. Na macie. I na przykład kolory też są takie, które dłużej schną. No, oczywiście, czerwony. Generalnie to, tak, czerwony to jest odwieczny problem. Ja się bardzo cieszę, jak mamy na przykład jakąś naklejkę taką, powiedzmy do metra długości, nie? No bo ona nie zdąży być nawięta na rolkę, ani nie dotknie podłogi, nie? Także ona po prostu wyjdzie i wisi na pluterze, aż wyschnie, bo jest po prostu ta farba bardzo długo mokra, nie? Okej, jeszcze tak na sam koniec, tak już ten ceny, tak chciałem tylko, że jak cenowo, znaczy jak ustala się ceny? Jeżeli chodzi o wydruki wielkoformatowe, zazwyczaj ceny się robi na podstawie metrów kwadratowych? Tak, my przeliczamy na metry kwadratowe. Na metry kwadratowe, jest druk cyfrowy i offsetowy od nakładu. Od sztuki. Dokładnie. To ma tak samo, widzę, wyceniamy jak Dominik. Tak, no i możecie nawet sobie zobaczyć, w cyfrze to tak nie będzie, bo w offsecie bardzo niekiedy jest tak, że między na przykład, nie wiem, wizytówką, na przykład między 1000 sztuk a 2000 na przykład może być, nie wiem, 4 złote różnicy, tak może tak być niekiedy. Zdarzyło się w jednej z drukarni kiedyś, że klient mówi, a chcę 100 wizytówek. No ja patrzę na cennik i pomiędzy, tak, 100 wizytówek kosztowało, powiedzmy tam, nie wiem, no kosztowało, załóżmy, o, żeby łatwo się liczyło, no. Stówę, nie? No. 100 wizytówek kosztowało stówę, a 250 wizytówek kosztowało 80. I podejrzewam, że jest to związane z tym, że jest przeskok między cyfrą a offsetem. I właśnie o to chodziło, nie? Znaczy klient zrozumiał na szczęście to, że jest różnica w cenie tam powiedzmy tych przykładowych 20 zł. Bo ja teraz nie pamiętam totalnie ile to kosztowało, więc ciężko mi powiedzieć, ale faktycznie, nie? Że zrozumiał to, że lepiej wydrukować 250 i nawet nie rozdać, bo kurczę, no ma taniej jeszcze dwie dychy, niż jakby wydrukował tą stówę. Tak. No, także są takie różnice, więc tutaj też trzeba jakby posłuchać, tak jak rozmawialiśmy, na przykład tutaj wydruki wielkoformatowe też są od metra kwadratowego, więc wiadomo, im większy ten wydruk, to cena jest tam wyższa. Tak. Oczywiście też przeliczam, jeżeli ktoś przynosi do nas jakiś konkretny format, tam B1, nie wiem, czy to B2. Są stałe takie, znaczy to są stałe, nie, ale to też generalnie podajemy cenę, ale to jest jakby też przeliczane z metra, nie? Czyli ja sobie przeliczam to na metry, liczę razy cenę i podaję klientowi, nie, na przykład za B1 wychodzi tyle i tyle. Okej, okay, dobra, no to dobijając do brzegu, chciałem tylko jeszcze przypomnieć, tak jak tutaj 12 maja, pierwsze nasze spotkanie Nysa Designers Meetup 12 maja, godzina 17, to jest piątek. Jeszcze nie wiemy jakie miejsce, bo cały czas czekamy na to, aż nam się osoby określą i tak myślę do połowy kwietnia będziemy czekać tylko na ostateczne tutaj podjęcie decyzji, jeżeli chodzi o ilość osób, a potem po prostu zadecydujemy, pewnie najprawdopodobniej skończy się na tym, że spotkamy się właśnie w jakiejś knajpie na zimne piwko i pogadamy sobie po prostu o fajnych tematach. I zjemy pizzkę jakąś fajną, także ewentualnie możecie dać znać na przykład gdzie
pewny się, byśmy się chcieli spotkać. Także to. No i co, zachęcamy do komentowania. Chyba, że nas ogląda jakiś restaurator, który chciałby nas u siebie widzieć. Aha, właśnie. Jakiś rachunek tam zostawimy na pewno, także dajcie znać. Może faktycznie, ja nie wiem, bo ja tak też po restauracjach dużo nie chodzę, więc może okazuje się, że gdzieś na przykład w Nysie czy w okolicach Nysy jest jakaś restauracja, w której jeszcze mnie nie było. Ja bardzo chętnie bym skorzystał z takiej okazji. Ale tak, a tutaj nasza wewnętrzna anegdota. Kiedyś jeszcze jak zaczynaliśmy na samym początku, Hubert do mnie mówi, kurczę, fajnie byłoby podjąć jakąś współpracę z jakimś browarem, bo byśmy sobie mieli taki odcinek z jakimś browarem fajnym, dobrym. I dzień później polubił nas browar Nyski na Instagramie. Dokładnie, dokładnie. Nie wiem po prostu czego. I potem była drugi raz taka sytuacja, mówi, kurczę ty, no przecież fajnie byłoby w jakimś odcinku nie wystąpić w jakimś garniaku czy coś takiego. A ja mówię, nie, no to słuchaj, no to bez szans, nie? I nagle dwa dni później nas polubił do Mody Nysa. Nie wiem jakim cudem, czy on po prostu jakoś tak ten... Podsłuch. Także pozdrawiamy serdecznie. To ale... się nazywa potęga podświadomości, także czekamy, gdzie my będziemy na spotkaniu także, z Nysa Designers Meetup, także, jak ktoś także ogląda, akurat i nagle nas polubi albo Siwy Dym. O, Dawid, pozdrawiamy cię. Albo ten, także... A nie, właściwie nie, Siwy Młyn już teraz jest. Tak. Siwy Młyn. Nowa nazwa. Także no, tam na przykład jest bardzo dobra pizza, tak, także ja tam bym się ucieszył, gdybyśmy no, także... mieli stolik, chociaż tam o stolik jest, powiem szczerze, no... Ciężko. A propos, też będziemy zmieniać szyld właśnie, także tak. Jest w kolejce do druku i podejrzewam, że w tym tygodniu będziemy działać. Także zachęcamy do komentowania, lajkowania. Naprawdę, bardzo nam to będzie pomagać w zasięgach. Widzę, że im więcej ludzi gdzieś tam udostępni ten materiał, tym on się bardziej niesie i wtedy łatwiej docieramy do wszystkich rzeczy, a tak naprawdę tutaj dostarczamy wam wiedzę, która wam się przyda tak naprawdę, żebyście mogli pewnych rzeczy uniknąć, nie wiem, nawet chociażby źle przygotujecie plik, tak się dowiecie o tym, jak ten plik przygotować i po prostu macie fizycznie zaoszczędzone pieniądze na jakimś spalonym druku. A jeśli macie jakieś pytania, albo dodatkowe pytania, na przykład do Dominika, który tutaj bardzo dużo drukuje, albo do nas, na przykład też jak przygotować ogólnie pliki do druku, albo co zrobić, o czym może żeśmy nie powiedzieli, a tak. Dla was jest to na przykład istotne, albo po prostu chcecie się dowiedzieć jakiejś nowej rzeczy, dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, albo piszcie na grupie naszej, bo tam też jest, oprócz naszej trójki, jest tam, no myślę, no, sporo grafików. No i na tego, grupie też jest Dominik, więc jak coś to też tak jest. I Dominik jest też na grupie, więc podpowie. Myślę, że tutaj taka opcja jest fajna i za darmo, co lepsze. Za darmo. Tak jest. Nie trzeba płacić za uczestnictwo w tej grupie, także nie bójcie się komentować, czy na grupie, czy pod tym filmem. Jeszcze raz przypominam o lajkach, o subskrypcjach, o dzwoneczkach, bo o tym nie powiedział Łukasz właśnie. Tak, o tym zapomniał. Dzwona trzeba walnąć tam. A trzeba walnąć dzwona i no i tyle. To chyba żegnamy się. Tak, żegnamy się. Także Dominiku, dziękujemy ci serdecznie za udział. Bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło z wami porozmawiać. Także Dominik był naszym drugim gościem w historii naszych podcastów i stały prowadzący Łukasz Bula i Hubert Bałdo. Trzymajcie się, nie tutaj dajcie macie się. Po lewej, po prawej, po lewej poprzedni i następny odcinek, a tutaj dziś pewnie będzie subskrypcja, także tutaj... No to tam Łukasz jak tak mówi, tak jest. Tak będzie. To się pojawi. To się pojawi. Dobra, to super. Trzymajcie się, hej. Trzymajcie się, cześć.